Witam serdecznie wszystkich zebranych gości. Jest mi bardzo miło w tak radosnym dla nas dniu Państwa gościć. Żłobek to miejsce szczególne, bo to właśnie z tego miejsca, spod takich troskliwych objęć rodziców, w taką podróż, w samodzielność ruszają mali ludzie. Na początku bierzemy tych małych ludzi na ręce, później już za rączkę, prowadzimy je do specjalnie przygotowanych przestrzeni, aby tam mogły eksplorować, rozwijać się i czuć się u nas bezpiecznie. Z perspektywy rodziców te 16 nowych miejsc to bardzo dużo, bo 47 miejsc w żłobku dla mieszkańców naszej gminy to tak właściwie taki ogromny walor społeczny. Dlaczego? 47 miejsc w żłobku oznacza 47 rodzin, w których obydwoje rodziców może pracować zawodowo, może się spełniać albo tak zwyczajnie zarabiać pieniądze. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia tych 16 nowych miejsc, za decyzję o rozbudowie. Dziękuję organowi prowadzącemu i Radzie Miejskiej w Kietrzu za opracowanie projektu, pani Sylwii i Małgorzacie oraz innym pracownikom urzędu, za sfinansowanie władzom województwa i władzom gminy, za solidne wykonanie inwestycji firmie Embud i dziękuję serdecznie kadrze żłobka za wszelki trud włożony w uruchomienie tych miejsc. Na koniec podkreślę, że to ogromny zaszczyt kierować taką placówką, takim miejscem, gdzie naprawdę dużo się dzieje i dołożymy wszelkich starań, o tym zapewniam, aby to miejsce funkcjonowało wzorcowo, bo dobro dziecka i rodziców jest dla nas priorytetowe. Za chwileczkę przetniemy wstęgę, będzie możliwość obejrzeć, jak piękną przestrzeń zyskaliśmy po rozbudowie. I jeszcze tylko dodam, że dziś już rano były tutaj dzieci ze swoimi rodzicami. Były się zapoznać z miejscem, z ciociami, a od poniedziałku ruszamy już pełną parą. Zapraszam. Gdzie jeszcze? Ja mam cię dać. W wstępie chciałbym też pogratulować tego, co się tutaj dokonało, co się dokonywało i co będzie się dokonywać. Wiemy, że ten czas, szczególnie z psychologii rozwoju dziecka do 7 roku życia, jest bardzo ważny. A niestety był z czasem kiedyś tam, w ogóle mówimy o tym, że był bardzo często pomijany, zostawiany gdzieś tam i później szkoła, czy przedszkole, szkoła podstawowa, gdzie był bardzo mocny akcent kładziony. Natomiast no, dziecko do 7 roku życia to jest to, co, czym nasiąknie, to jest bardzo ważne. Dlatego też chciałbym zawierzyć cały personel, panią dyrektor, wszystkich pracowników i prosić o błogosławieństwo dla was, abyście rzeczywiście byli dobrymi narzędziami w ręku Pana Boga, kształtowali przyszłość narodu, przyszłość naszej ojczyzny. To też, żeby to tak można było, żeby te dzieci mogły rzeczywiście wzrastać i mogły się rozwijać, dlatego też przed poświęceniem pomódlmy się, ogarniając wasz trud, pracowników, wszystkich dyrekcji, wszystkich tych, którzy będą się trudzić tutaj w tym miejscu, aby dzieci wzrastały i rozwijały się. Tym samym też pomódlmy się w intencji pokoju, aby mogły rzeczywiście w spokoju i pokoju tą naukę odbywać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom pokuszenie. Błogosławiony Ryszardzie, módl się za nami. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten obiekt, oddal go od wszelkich złośliwości, tego wszystkiego, co jest złe. Niech w tym obiekcie przebywają Twoi aniołowie i strzegą i cały personel i dzieci, aby mogły się rozwijać w spokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Państwa dzisiaj w żłobku samorządowym w Kietrzu. Jest to placówka, która funkcjonuje już od ponad roku, ale do tej pory gościła ona 31 maluszków. Natomiast od dnia dzisiejszego, od 1 kwietnia, i to nie jest żart prymaaprylisowy, dojdzie jeszcze 16 malutkich, maleńkich mieszkańców naszego miasta, gminy, a także gmin ościennych. To miejsce, oprócz tego, że naprawdę urocze, co zresztą myślę, że w materiale było świetnie pokazane, to miejsce przede wszystkim bardzo przyjazne i dzieciom, i ich rodzicom. Bardzo merytoryczny, świetnie przygotowany do swojej roli personel, który oprócz tego przygotowania, podkreślonego przeze mnie przed chwilą, jest po prostu, są to ludzie, którzy naprawdę na tych miejscach realizują się, co nam pokazali przez rok funkcjonowania tej placówki. My uzyskaliśmy miejsce na żłobek poprzez adaptację znacznej części, znaczącej części drugiego piętra szkoły podstawowej w Kietrzu. Został nam jeszcze kawałek niezaadaptowany i już słyszymy pytania, kiedy dalej, co dalej i czy dalej, czyli popyt na tego rodzaju usługi jest. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to piękne, przyjazne miejsce dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, naszej gminy powstało i mam nadzieję, że będzie się ono cieszyło niesłabnącą popularnością, zresztą bardzo zasłużoną.
chciałabym podkreślić, że dzisiejszy dzień jest dla nas tak bardzo ważnym wydarzeniem z wielu powodów. Przede wszystkim zyskaliśmy dużo nowego miejsca dla naszych maluchów. Zyskaliśmy strefy, których nam brakowało, strefę techniczną, ogród żłobkowy, który będzie takim terenem zielonym przeznaczonym do harców na świeżym powietrzu. I pan redaktor sam wie, jak jakiś czas temu tutaj u nas był z kamerą, kiedy remont właśnie się zaczynał, jak te pomieszczenia wcześniej wyglądały, a jak ogromnie duża praca została tutaj wykonana i mamy nowoczesny, bardzo taki przystosowany dla dzieci obiekt, który będzie służył teraz już nie dzieciom w liczbie 31, a 47. Także 47 miejsc od dziś funkcjonuje w samorządowym żłobku w Kietrzu.